ciała na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Calcium do bezlidate 250 mg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Teraz MediaMarkt. Laptop Lenovo. Procesorem Intel oraz grafiką GeForce za 1499 zł. Zobacz również najnowsze oferty na naszej stronie. Dobra, no, znamy się. To jest mój wujek, ja jego znam. Trwał weekend w Polskim Radiu 24, Boże Wyszowski. Witam Państwa, zapraszam do godziny 15. A skoro dziś jest pierwszy z moich odcinka, to nasze spotkanie rozpoczynamy od tematów akademickich. Mniej biurokracji na uczelniach, mniej obowiązków sprawozdawczych i więcej środków na stypendia. Od dziś zaczyna obowiązywać zmiana przepisów o szkolnictwie wyższym. Studenci będą mieli łatwiejszy dostęp na drugi kierunek studiów, czy łatwiejszy dostęp do kredytów studenckich. Większe zmiany czekają naukowców i administrację uczelni, mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Będzie zdecydowanie mniej różnego rodzaju sprawozdań, zupełnie inne, dużo szczuplejsze będą tak zwane krajowe ramy kwalifikacji, zmieni się sposób działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Deregulacja, która właśnie weszła w życie, jest wstępem do wprowadzenia nowego prawa o szkolnictwie wyższym. Nowe przepisy będą wynikiem debat i konsultacji ministerstwa ze środowiskiem naukowców oraz owocem dyskusji samego środowiska akademickiego. Pierwszym krokiem było ogłoszenie konkursu, w którym wyłoniono 3 zespoły ekspertów. Te zespoły przygotowują konkretne koncepcje. Zarys nowego prawa o szkolnictwie wyższym poznamy we wrześniu przyszłego roku podczas Narodowego Kongresu Nauki. Katarzyna Ingra, Polskie Radio. Wystąpieniem na jednym z amerykańskich uniwersytetów pan minister Antoni Macierewicz zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu obrony mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed światem zachodnim, w tym o zagrożeniu ze strony Rosji. Wcześniej minister był w Waszyngtonie, gdzie prowadził rozmowy w Agencji Obrony Przeciwrakietowej. Z Waszyngtonu więcej na ten temat Marek Wałkuski. Na konferencji Rutgers University Antoni Macierewicz powtorzył tezy, jakie wcześniej zawarł w liście do uczestników dorocznego forum waszyngtońskiego ośrodka Center for European Policy Analysis. Minister mówił o zagrożeniu islamskim ekstremizmem, ekspansjonistycznymi Chinami oraz rewanżystowską polityką Moskwy. Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy możliwe, że Rosja obecnie wpływa albo nawet tworzy radykalny islamski terroryzm i dżihadyzm. Podczas dwudniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych szef resortu obrony spotkał się z wiceadmirałem Jamesem Sillingiem, który stoi na czele Agencji Obrony Przeciwrakietowej. To właśnie ta agencja odpowiada za programy obrony przed rakietami balistycznymi oraz za budowę europejskiej tarczy antyrakietowej, której elementy znajdą się w Polsce. Szef resortu obrony miał także spotkanie z senatorem Johnem McCainem, ale nie ujawnił jego przebiegu. W Nowym Jorku minister rozmawiał z przedstawicielami Instytutu Piłsudskiego oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 9,5 minuty po godzinie 10 wracamy do Polski. Przed południem Caritas Polska organizuje w Teatrze Kamienica w Warszawie 15. ogólnopolską ekumeniczną galę Ubi Caritas. Podczas niej zostaną nagrodzone osoby wrażliwe na potrzeby ubogich. Nominowanych wskazali szefowie diecezjalnych oddziałów Caritas. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach: darczyńca, świadectwo oraz współpraca, mówi ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. To jest bardzo ważne, żeby docenić, dostrzec te osoby, przede wszystkim z tego względu, żeby ukazać innym ludziom, że są takie osoby, które potrafią poświęcić swój czas, a czasem i pieniądze, na rzecz tych, którzy są w trudnej sytuacji, czy materialnej, czy duchowej, czy w jakimś sensie cierpią z takiego czy z innego powodu, aby też zmotywować i spowodować, żeby jak najwięcej ludzi zaangażowało się na rzecz pomocy potrzebującym. Oprócz Caritas Polska dziś swoje nagrody wręczą także prawosławna Eleos i ewangelicka Diakonia, instytucje dobroczynne tych dwóch kościołów. Dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz zwraca się do wszystkich, którzy posiadają pamiątki po więźniach politycznych, żołnierzach wyklętych czy działaczach Solidarności, o ich przekazywanie do nowo powstającego muzeum na terenie aresztu śledczego na warszawskim Mokotowie.
Częstochowie. Pamiątki po tych, którzy walczyli o wolną Polskę, można przenosić do siedziby aresztu przy ulicy Rakowieckiej 37 w Warszawie. Pozwolę sobie ogłosić apel do wszystkich osób, które mają pamiątki po więźniach politycznych, po żołnierzach wyklętych, po internowanych, po działaczach Solidarności, którzy działali w podziemiu, po wszystkich, którzy walczyli o wolną Polskę. Zechcieli te pamiątki przekazać do naszego muzeum, bardzo proszę o kontakt Rakowiecka 37, jeszcze areszt, ale już Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. Każdy może przyjść. I jak wydaje Jacek Pawłowicz, do muzeum zgłasza się wiele osób z zagranicy, które chcą przekazywać eksponaty. W tej chwili mamy ogromną ilość eksponatów. Wiele osób do nas dzwoni, pyta się, w jaki sposób te eksponaty przekazywać. Przyszło do nas już kilka korespondencji bardzo ważnych z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. A Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL ma zostać oficjalne otwarte 1 marca 2019 roku. Dziś ostatni dzień skrzyżowania kultury jednego z najważniejszych w Polsce i naszej części Europy festiwali z muzyką świata. W namiocie przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie wystąpi ją haitański zespół eksperymentujący z afrykańską tradycją wudu i Ester Rada z Izraela. Zaprasza dyrektor artystyczna festiwalu Maria Pomianowska. Dwa zespoły, dwa rzeczywiście światy różne, bo najpierw haitański zespół, który będzie czymś więcej niż koncertem, spotkanie z nimi, będzie to wręcz przedstawienie na scenie. I potem Ester Rada, artystka urodzona w Izraelu, a pochodzenia etiopskiego. Ona w pewnym momencie swojego życia odkryła swoje korzenie etiopskie, zaczęła śpiewać oprócz hebrajskiego, angielskiego, również po amharsku i właśnie w tych językach będzie prezentować się podczas festiwalu Skrzyżowanie Kultur. A podczas tegorocznego festiwalu zaprezentowali się muzycy i artyści z trzech kontynentów. Można było usłyszeć 26 unikalnych barw głosu i wokali z najdalszych zakątków świata, bo hasłem przewodnim tegorocznego przeglądu są głosy. A my teraz przenosimy się do Katowic. Spotkanie z autorami, możliwość porozmawiania z ulubionym pisarzem i autografy. To jedna z większych atrakcji, która przyciąga odwiedzających na drugie śląskie targi książki, które od wczoraj trwają w stolicy Górnego Śląska. Na każdy targowy dzień zaplanowano wiele spotkań ze znakomitymi twórcami. Wśród nich dziś czeka na czytelników Joanna Batora. Pisarze wcale nie przepadają za targami. To są miejsca tłumne i duszne, a tutaj jest piękna przestrzeń. Można odetchnąć, także naprawdę warto tutaj przyjść. Byłam parę dni temu na targach książkowych w Szwecji, w Göteborgu i właściwie w Katowicach podoba mi się bardziej. Czekam na Państwa dzisiaj na targach o 11. Spotkania z autorami to tylko jedna z wielu targowych atrakcji. Organizatorzy zadbali również o najmłodszych czytelników, o czym przypomina Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Dla młodzieży jest wiele propozycji, są warsztaty. Młodzież może dowiedzieć się, jak powstaje książka. W każdym razie chcemy, by dzieci, które przyjdą na śląskie targi książki, wychodziły z nich jako już zadeklarowani miłośnicy literatury pięknej, by czytali także w wieku dojrzałym i odpowiadali na pytania w ankietach, czy czytasz i ile czytasz książek, tak dużo w ciągu roku książek czyta. A drugi Śląskie Targi Książki w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach potrwają do jutra. Wstęp wolny. Polskie Radio 24. Mamy w Polskim Radiu 24. Zmieniamy temat i teraz już nie o kulturze, a o sprawach obronnościowych. Agnieszka Droszkiewicz w studiu. Dzień dobry. Czas na kawalnię. Witam serdecznie i od razu przywitam gości. Marek Świerczyński, Polityka Insight i Julek Sabak, Defense 24. Panowie, witam Was. Dziękuję, że przyszliście. Co Wy z tymi telefonami robicie? Śledzicie najnowsze informacje, tak? Teraz trzeba być czujnym nawet w środku nocy, a co dopiero o poranku. No właśnie, bo w środku nocy okazało się, że mamy dwie dosyć istotne informacje dotyczące... Jedna dotyczy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. To chyba może od tej najświeższej informacji zacznijmy. Pojawiła się taka... W piątku na sobotę po północy to jest doskonały czas, żeby wysyłać korporacyjne komunikaty. No i takowy został wysłany, który mniej więcej tylko stanowił, że Polska Grupa Zbrojeniowa nie uznaje się za podmiot kontrolowany przez Skarb Państwa, jako że, jak tłumaczono w oświadczeniu, Skarb Państwa ma w niej udział mniejszościowy wynoszący, to jest ponad 30%
I to oznacza tak naprawdę, że nie obowiązują ich zasady. W dalszej części tego oświadczenia Polska Grupa Zbrojeniowa stwierdza, że w związku z tym Rady Nadzorczej grupy nie obowiązują te zasady, o których głośno od kilku tygodni w związku z pewnymi nominacjami, które zaszły w spółkach oraz w samym zarządzie PGZ. Co to znaczy tak naprawdę, panowie? Moim zdaniem to jest desperacka próba wybrnięcia z tej bardzo kłopotliwej sytuacji. A co tu można powiedzieć? Znaczy, no jest taki dziwny manewr, w którym tak naprawdę Pegas próbuje nam powiedzieć, że nie jest spółką Skarbu Państwa i go za bardzo ustawy. Bo z tego, co się orientuję, to że przepisy, o których wszyscy tak ostatnio... Jest to pewnie też reakcja na to, że ostatnio w mediach różnych się pojawiły informacje, że dotyczą ich właśnie te przepisy na temat tego, że trzeba mieć skończone, zostały z tych statusów, ze statutów, przepraszam, spółek usunięte. Wypowiadają się dość zdecydowanie, jednak tutaj minięto się trochę z przestrzeni zbrojeniowej, to właśnie nocne. No to wali się cała narracja budowana spółką Skarbu Państwa, w pełni przez niego kontrolowaną, ale wręcz elementem strategicznym systemu bezpiecznie ważne w ślad za tym idącym. No więc troszeczkę wygląda to na strzał w kolano. Zobaczymy, jak będzie potem wyjaśnione. Czy to jest chyba troszeczkę niedobre takie wrażenie? Bo to są, tak jak mówiłem, próby... Specjalistą od wizerunku, ale to, co dzisiaj się już dzieje w mediach społecznościowych, które oczywiście podkreśliły temat i komentują żywo to nocne oświadczenie, to rzeczywiście pewnie się nie przyczyni do budowania wizerunku. Bo podejrzewam, że na samo działanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej to nie ma wpływu żadnego. No, to raczej nie będzie. Znaczy, ja myślę, że tutaj tą decyzję w temacie tego, na ile to jest zgodne z prawem i rzeczywistością, to jednak powinny podjąć jakieś sądy lub inne organy do tego przeznaczone, które powinny ustalić, czy spółka może nagle stwierdzić, że pewne przepisy jej nie dotyczą, mimo że w ustawie jest napisane odrębnie, no chyba że zmieni się ustawa i wtedy problemu nie będzie. A waszym zdaniem kto powinien w takiej, jak Marek powiedziałeś, no bardzo strategicznej spółce, że to, no, Może prawda jest taka oczywista, prawda, że no, powinni tam fachowcy siedzieć, skoro mają obracać olbrzymimi środkami na bardzo istotne i ważne dla... To jest stwierdzenie graniczące z oczywistością, pod którym pewnie się podpisuje. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że w Polsce nie ma za wielu osób z takimi kwalifikacjami. Tak? No, gdybyśmy tak na serio próbowali rozpisać sobie mapę osób, które A. znają się, B. mają doświadczenie, C. mają odpowiedni poziom i edukacji, i kontaktów międzynarodowych, i umieją się poruszać w tych rynkach już globalnych, prawda, bo Polska wyszła niejako poza ten nasz tutaj grajdu, a nie stara, musi się mierzyć i czasem też walczyć z wpływami bardzo potężnych i lobbyistów i firm, no to pewnie dojdziemy do wniosku, że takich ludzi jest może kilkudziesięciu w Polsce, jeżeli nawet nie mniej. Tak, niestety, jak już będziemy to zawężali do specjalistów tylko w dziedzinach... Inne kwalifikacje musi mieć człowiek, który zajmuje się przemysłem rakietowym, lotniczym, albo taką działką tego przemysłu lotniczego jak helikoptery, dajmy na to, prawda, który toczy się w Polsce wielka batalia od kilku lat, przemysłem pancernym, wozami opancerzonymi. No, to są przypadki ludzi, którzy przechodzili przez te wszystkie branże na kierowniczych stanowiskach, ale niekoniecznie oznacza to, że się orientują w tych wszystkich sprawach i w tych niuansach będą potrafili operować. Poza tym trzeba powiedzieć, jakby to nie brzmiało, że no, w wielu takich kwestiach biznesowych jednak bardziej jakby istotniejsze od tego, jakie tu mamy argumenty, jest to, z kim się znamy, kto nam ufa. No bo mówmy się, że przemysł zbrojeniowy to jest bardzo delikatna materia, tak naprawdę, chociaż mówimy o...
Dokładnie, to jest coś, co się zawsze opiera i o politykę, i o takie dość zawiłe kwestie formalno-prawne, międzynarodowe. I tutaj bardzo często naprawdę decydujące jest zaufanie, długotrwałe kontakty w branży. To trochę jak z handlem diamentami. Tu właśnie mamy kłopot, bo ja rozumiem, że jednym z celów Ministerstwa Obrony Narodowej pod kierownictwem Antoniego Masierewicza było właśnie zerwanie z tymi takimi nieformalnymi kontaktami, układami, prawda? W dużym cudzysłowie to słowo powinno funkcjonować. I to jest trochę sprzeczność, tak? Pomiędzy sprawnością działania tego biznesu, również na tym narodowym poziomie PGZ-u, a próbą przecięcia pewnych nieformalnych zależności. A może to jest tak, panowie, że to jest taka spółka, w której na tej samej górze powinny zasiadać osoby, wobec których ma zaufanie kierownictwo resortu obrony, w związku z tym chce mieć tam zaufane osoby. A że nie do końca mają one doświadczenie i nie mają wykształcenia odpowiedniego, no to pojawiają się właśnie tego typu komunikaty. To znaczy, niewątpliwie, jeżeli tak stawiamy sprawę, że PGZ ma być niejako wykonawcą strategicznej polityki obronnej państwa polskiego, to nie ma żadnych wątpliwości, że kwestia obsadzenia zarządu tej spółki ludźmi absolutnie zaufanymi i realizującymi w pełni politykę państwa jest kluczowa. Tyle, że jako spółka, jako podmiot biznesu, tak, jest też coś takiego jak taki nadzór korporacyjny i temu właśnie miałby służyć skład Rady Nadzorczej tej spółki, który miałby kontrolować, ta spółka strategiczna jako firma działa poprawnie, tak? Nam brakuje trochę takiej tradycji, ciągłości zarządzania. To znaczy, uwaga, duży cudzysłów, w cywilizowanych krajach, które mają to ogarnięte przez dziesięciolecia, jednak istnieje taka tradycja, że jest sobie prezes, tam wiceprezes, osoby, które zostają mianowane w takich strategicznych firmach pod nadzorem, powiedzmy, Skarbu Państwa, nie wiem, istotnych politycznie i tak dalej, ale pod nim jest ta niezmienna struktura zarządzająca, która funkcjonuje. Tak, no, wiadomo, że prezes podejmuje jakieś decyzje strategiczne, jest twarzą firmy, ale pod nim jest ta struktura, która zapewnia firmie stałe funkcjonowanie, dochód, podtrzymanie kontaktu biznesowych i tak dalej. I tutaj właśnie jakby dotarliśmy do takiej sytuacji, w której w Polsce brakuje tej tradycji. To znaczy, pojawia się taki odruch, że przychodzimy do was, wtedy to wszystko daje, że jest taki odruch, żeby wszystkich wymienić. I tutaj bardzo często okazuje się, że jakby ile razy można wymienić specjalistów, kilkudziesięciu, a spółek mamy... Tak. W pewnym momencie okazuje się, że po prostu nie mamy specjalistów naszych. Jest jeszcze jeden problem z PGZ-em. To znaczy, my mówimy o PGZ-cie tak, jakby była to jednolita struktura. Tymczasem to nie jest jedna firma, to nie jest jednolita firma, to nie jest holding zarządzany pionowo od góry. Ale ma być nie, tylko ciągle ma być. Tylko to jest konglomerat tak naprawdę rozmaitych, ja bym się nie wahał użyć sformułowania, udzielnych księstw poszczególnych regionów, poszczególnych branż, poszczególnych nawet prezesów. Co było widać zresztą przez wiele lat. Nikt nie był w stanie okiełznać tych księstw. Mało tego, w ostatnich latach wręcz miała miejsce rozbudowa niektórych z tych księstw. Miała też miejsce niebezpieczna rywalizacja o te same często. No więc brakuje tej konsolidacji. Znaczy, ona została rozpoczęta i jest w zawieszeniu. Tak? Nie widać kroków dalszych. Że ona została zapowiedziana jako strategiczny cel. Natomiast trzeba zwalczyć te wzajemne sprzeczne interesy, no bo trzeba wypracować ten wspólny. Mówmy się, że to zawsze był efekt tego, że pojawił się nacisk polityczny, bo tu trzeba mieć miejsca pracy, tam trzeba mieć miejsca pracy. Każdy miał swoje interesy polityczne, ekonomiczne i nikt tak naprawdę nie myślał szerzej o
wygenerowaniu z tego jakiegoś skutecznego systemu. No i teraz jest pytanie, czy ta sytuacja niezwykle obciążająca i dla TGZ-u, jeżeli się potwierdzą też te doniesienia prasowe, o których Juliusz przed chwilą wspominał, niezwykle obciążające również dla ministra obrony narodowej, tak, który jedną z pierwszych decyzji przecież to było podporządkowanie spółek TGZ-u pod bezpośredni zarząd już nawet nie ministerstwa, ale ministra obrony narodowej. Czy to jest dobra okazja, moim zdaniem, tak, żeby uczynić krok jakiś radykalny, nawet polegający na tym, że kończymy współpracę z wszystkimi prezesami i robimy jakieś nowe otwarcie, być może organizujemy jakąś nową, tymczasową strukturę, która będzie tym wszystkim zarządzać i przedstawiamy plan wiarygodny, który w ciągu powiedzmy półtora roku, dwóch lat doprowadzi właśnie do pełnej i prawdziwej konsolidacji PGZ-u. Znaczy, no możliwe właśnie, że optymalnym rozwiązaniem byłaby taka opcja zero, ponieważ tak naprawdę zapowiedziano, że PGZ ma się zmienić w tej takiej strukturze obecnej, czyli takiej czapki zarządzającej tymi księstwami. Taką korporację, rzeczywiście korporację ogólnopolską, korporację przemysłu zbrojeniowego. No ale to wymaga dokładnie rozmontowania obecnej struktury, podzielenia jej na jakieś działy, na przykład według specjalizacji, żeby one przestały... Dział zbrojeniowy, tak. Znaczy dział pancerny, na przykład ale na przykład w tym dziale pancernym należałoby wreszcie podzielić kompetencje, żeby firmy ze sobą nie konkurowały, tylko każda miała, tak jak było, niestety nawiązujemy do tradycji, sprzed 1989 roku, w momencie, kiedy był to jeden przemysł zbrojeniowy państwowy, był konkretny podział. Kiedyś się to poluźniło, zmieniono te struktury, przestawiono się na te tryby bardziej ekonomiczne. Okazało się, że nagle firmy konkurują same ze sobą wewnątrz tej struktury, no i to trzeba zablokować, więc może potrzebna jest taka opcja zero rzeczywiście, że zawieszamy ten system. Ile razy będzie opcja zero, bo mam wrażenie, że na targach zbrojeniowych w Kielcach, na których byliśmy zresztą razem, mówiło się już o tym, że tak naprawdę Pegas ma za sobą ten najgorszy czas i teraz już będzie coraz lepiej, jest coraz lepiej. No, okazuje się, że jest troszkę inaczej, to znaczy nadal ma przed sobą. No dobrze, to teraz nasza sympatyczna koleżanka gotowa już do serwisu. Zapraszamy i potem wracamy do rozmowy. Autopromocja. Około 1% całej populacji. Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń. Historia jest nauczycielką życia, historia lubi się powtarzać. Czy tak jest rzeczywiście? Jeśli historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? Czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą do historii? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę o godzinie 13:30. Zapraszam. Na euro, co stanowi około 12% wydatków na choroby mózgu i choroby psychiczne razem. Jest 10:30. W porównaniu z innymi w Polsce informacje dnia w skrócie. Katarzyna Okrińska, zapraszam. Blisko 15 tysięcy osób zadeklarowało udział w demonstracji w sprawie aborcji, która odbędzie się dzisiaj o godzinie 13 przed gmachem Sejmu. Protest odbędzie się w związku z decyzją Sejmu o odrzuceniu w pierwszym czytaniu obywatelskiego projektu ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przygotowanego przez Komitet Ratujmy Kobiety. Hasło dzisiejszego protestu to żarty się skończyły, moje ciało, moja sprawa. Na tym nie koniec manifestacji. W ponad 40 miastach w kraju obrońcy praw zwierząt zaprotestują dziś przeciwko ich złemu traktowaniu. W centrach miast w południe zaczną się happeningi, podczas których wolontariusze przykują się do wód. Chcą w ten sposób pokazać, że nieustanne trzymanie psa na uwięzi krzywdzi zwierzęta. Będzie też wystawa zdjęć interwencji Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt. Najwięcej interwencji jest na wsiach. Od początku roku było ich 150. Trzymanie psów na łańcuchach bez przerwy dłużej niż 12 godzin jest karalne. Ustawa o ochronie
ochronie zwierząt przewiduje do 3 lat więzienia za traktowanie ich ze szczególnym okrucieństwem. Co 10. kobieta, która urodziła dziecko, cierpi z powodu depresji poporodowej. Choroby nie należy lekceważyć, bo nieleczona może być śmiertelnie niebezpieczna dla matki i dziecka. Z okazji Europejskiego Dnia Walki z Depresją rozpoczyna się 3. odsłona kampanii Twarze Depresji. Nie oceniam, akceptuję. Tym razem tematem głównym jest depresja poporodowa. W Hiszpanii ubywa osób potrzebujących pomocy. Od stycznia do dziś liczba proszących Caritas o pomoc zmniejszyła się o 205 tysięcy w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. W opublikowanym raporcie katolicka organizacja charytatywna informuje, że spadek zanotowano po raz pierwszy od początku kryzysu, czyli od 2008 roku. W 2015 roku z pomocy Caritasu korzystało w Hiszpanii prawie 2 miliony osób. W tym roku ich liczba jest mniejsza. Autorzy raportu informują jednak, że wciąż bez pracy są wszyscy dorośli członkowie 700 tysięcy hiszpańskich rodzin. Jak wynika z raportu, bezrobocie jest najczęstszym powodem szukania pomocy. Ponad połowa tych, których wspiera Caritas, to długotrwali bezrobotni, osoby, które straciły pracę co najmniej 2 lata temu. Roczne wydatki katolickiej organizacji charytatywnej wynoszą 328 milionów euro. 1/4 tej sumy pochodzi z funduszy publicznych, reszta od firm i osób prywatnych. Kierujący instytucją poinformowali, że kwota ta nie będzie malała mimo spadku liczby osób korzystających z pomocy. Wyjaśnili, że dzieje się tak, ponieważ ci, którzy nadal potrzebują wsparcia, są w coraz trudniejszej sytuacji bytowej i trzeba otaczać ich coraz większą opieką. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Powinny przebiegać. No to jesteśmy z powrotem i wracamy do naszej rozmowy. Chyba Polska Grupa Zbrojeniowa już powinna zejść z tapety, bo poświęciliśmy całą pierwszą część audycji. To teraz drugi równie gorący temat. Byliście wczoraj w Janie, to tu nie mogłam być. Inne prace redakcyjne mnie zatrzymały na spotkaniu z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie, generałem Benem Hodgesem. To jest dowódca, który jest naprawdę bardzo aktywny w tej części Europy już od wielu, wielu tygodni, miesięcy, bym nawet powiedziała. Ja pamiętam taką rozmowę z nim w sierpniu, dokładnie w święto Wojska Polskiego, gdzie podtrzymywał te deklaracje wypracowane w trakcie lipcowego szczytu NATO, czyli to, że i Amerykanie, i cały Sojusz Północnoatlantycki są gotowi do rozmieszczenia między innymi w Polsce, oczywiście, bo jeszcze mówimy o krajach bałtyckich swoich oddziałów, wojsk. Mamy informację chyba właśnie taką z wczoraj generała Hodgesa, który potwierdził, że w Orzeszu będzie teraz już w najbliższym czasie od 800 żołnierzy, ale potem będzie więcej jeszcze tych żołnierzy. Dobrze mówię, panowie? Tak, to są takie informacje, które usłyszeliśmy nareszcie potwierdzenie tej lokalizacji w Orzeszu, o której mówiło się od ponad pół roku co najmniej. Się spekulowało, ale chcieli potwierdzić. Polski MON odsyłał do Amerykanów. Amerykanie trochę nie chcieli też wychodzić przed orkiestrę, ale Hodges rzeczywiście wczoraj to potwierdził, że w ośrodku szkolenia polinezjonowego wojsk lądowych hemofobiskie, czyli Orzesz, mniej więcej 100 km od tak zwanego Suwałki Gap, który jest w tej chwili na naszej podrodze, na czerwonym. No, zaznaczany. Zresztą Hodges podkreślał to, tak, że po pierwsze, że celowo ten natowski batalion prowadzony przez Amerykanów, tak, bo w tej chwili mówimy o tej części tych rozmieszczeń wojskowych, które nastąpią w Polsce, trafi celowo właśnie tam w pobliże przysmyku Suwalskiego, czyli tego paska ziemi polskiej i litewskiej oddzielającej obwód kaliningradzki od terytorium Białorusi, które jak wiadomo jest powiedzmy wojskowej z Rosją. Nie wiadomo, jak to jest. Ale to zostawmy. Zacznie tylko chyba generał Ban Hodges o tym potwierdzał, ale ja pamiętam w połowie lipca mówił też parę razy minister obrony Antoni Macierewicz.
mówić o tym, to prawda, aczkolwiek oświadczenia ministra były różne na ten temat. Swego czasu mówił nawet, że wojska NATO będą się przemieszczać po różnych częściach terytorium Polski, że wcale nie będą zlokalizowane w tamtym rejonie. Natomiast druga część, znacznie solidniejsza tego amerykańskiego wkładu w zabezpieczenie wschodniej flanki, to jest inicjatywa tak zwana European Reassurance Initiative. Stricte amerykańska, czy też bilateralna. Tak. Która zresztą została ogłoszona jeszcze przed szczytem NATO, no ale Hodges potwierdził, że mniej więcej w styczniu należy się spodziewać przypłynięcia do niemieckiego portu Bremerhaven pododdziałów 3. Brygady 4. Dywizji, zdaje się, dywizji piechoty, którzy stworzą ten komponent brygadowy zespół bojowy wojsk pancernych, no, z czołgami, transporterami, z artylerią. I one z kolei trafią do zachodniej części Polski, wymienił tutaj kwartalny Drawsko-Pomorskiej i Żagań. To jest oczywiste. No to co, cieszyć się chyba trzeba. Ten styczeń jest też twoim zdaniem, Julku, realny, że rzeczywiście zobaczymy początek, na zachodzie? Początek, to będzie dopiero początek tych przemieszczeń, bo umówmy się, że takie sobie przemieszczenie brygady to nie jest taki hop-siup, takie jak przeprowadzka z Warszawy do Radomia, czy wręcz przeciwnie, tylko troszkę więcej to wymaga problemów, trzeba to zorganizować, ale siły są dość konkretne. Też generał podkreślał bardzo, że to nie ma być, mówiąc tu zarówno o tym, przede wszystkim o tych siłach tego natowskiego grupowania, tak, że to, jak on dokładnie powiedział, że nie ma to być kolekcja flag i sygnał polityczny, czy też taka demonstracja jedności, tylko ma to być realnie działająca, skuteczna formacja, dlatego będzie kładł tutaj duży nacisk na trenowanie tej interoperacyjności, bardzo popularne słowo, i generalnie skuteczność tego zgrupowania. To ma być struktura z artylerią, systemami przeciwlotniczymi, także zdolna coś realnie zrobić, a nie tylko symbolizować zaangażowanie NATO na wschodzie. No i generał też dużo mówił na temat problemów, jakie się wiążą z tym zaangażowaniem, przemieszczaniem wojsk po Europie. Taka logistyka. Ale taka poważna, tak użył takiego też dość chwytliwego argumentu, że aktualnie wojska NATO mogą się po Europie poruszać znacznie wolniej niż uchodźcy. I ze względu na różne uwarunkowania polityczno-prawno, czyli wrócił do tej swojej koncepcji takiej natowskiej, czy też europejskiej militarnej strefy Schengen. Czyli rzeczywiście było prosto ten sprzęt. Można było, tak. Chyba też o tym mówili kilka razy, prawda? Chociaż przed Anakondą ten temat tak, się pojawił. Tak, zresztą to wyszło Anakondzie w takim debriefingu sprowadzonym przez Hodgesa, te kwestie komunikacyjne, że tak powiem, zostały mocno podkreślone, jak również kwestie tej właśnie interoperacyjności, zwłaszcza na poziomie łączności. No właśnie, bo chyba to, bo my mówimy o tym, że mamy deklarację, że oni zaraz już będą, co będzie, gdzie będą, a tak naprawdę tak się pojawią. Ale tak naprawdę musimy się dopiero nauczyć i bardzo dobrze, że w takiej skali to się będzie działo, prawda? Bo nam jest, oczywiście to, co NATO do tej pory robiło, to były rzeczy niewielkiej skali. Znaczy, myśmy wysyłali do operacji oddziały typu kompanii, prawda? Nie więcej. A w realiach rzeczywistego odpukać konfliktu zbrojnego, my musimy się nauczyć operować brygadami i dywizjami. Dobrze, że to się zaczyna na poziomie batalionów. Będzie musiało pójść wyżej na stopień brygad. Przydałoby się oczywiście ćwiczenie w skali dywizji i korpusów. Ale chciałem zwrócić uwagę jeszcze na coś innego. To znaczy, na to, z kim tak naprawdę ci Amerykanie w tym orzeszu będą trenować. Będą trenować z oddziałami dywizji, która u nas była uznawana przez długie lata za taką
troszeczkę, no, prawda, trochę 16, chodzi o 16 pomorską dywizję zmechanizowaną z siedzibą w Elblągu. Mam wrażenie, że chyba od jakiegoś czasu ona rzeczywiście jest podnoszona. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, jak intensywnie ta dywizja ćwiczy. Znaczy, pododdziały tej dywizji non-stop są w polu na poligonie. Pan pułkownik Gromadziński, dowódca 15. Irzyskiej Brygady Zmechanizowanej, po prostu non-stop ćwiczy tam z czołgami, z artylerią samowierzchną. Rozmaite scenariusze. Zresztą potwierdził to już jakiś czas temu. Wczoraj też się bardzo ucieszył, że Hodges wreszcie powiedział to słowo Orzysz, bo to znaczy, że to on właśnie i jego żołnierze będą najbliżej z Amerykanami tam ćwiczyć i współpracować. Właśnie, bo bez tej takiej współpracy między naszymi żołnierzami amerykańskimi to w ogóle ta obecność nie ma sensu. Oczywiście, że tak. No tak, to jest, zresztą wiemy, ja mam wrażenie, że generalnie w tym rejonie Amerykanie troszkę aktywnie przeprowadzili rozpoznanie, z kim mogą tam współpracować i jak to działa, to prawda, na naszą niekorzyść działa to, że sprzęt, który tam stacjonuje, jest dość zabytkowy, nie bójmy się tego mówić. No, może w ślad za tym pójdą też jakieś finansowanie, może jest nadzieja, że jak po raz kolejny postawimy polski transporter, przepraszam, bojowy wóz piechoty obok Bradleya, to nie będzie to wyglądało aż tak dramatycznie, jak można to zobaczyć na zdjęciach z ćwiczeń, bo to jest kilka generacji przepaści pomiędzy. No ale do tego to potrzebujemy mieć jakieś bojowe wozy piechoty nowsze niż z lat 60. w linii, a jak na razie wracając troszkę takim tym spięciem do Pegaza, jakoś ciągle mamy ten problem. Dobrze, nie miało być optymistycznie w drugiej części. Właśnie chciałem optymistycznie przejść dalej po tym takim rzuciłem trochę gorzkiego, żeby potem było słodsze, bo rzeczywiście generał dużo mówił o tym, że z Polakami to generalnie dobrze się współpracuje, jak to działa i rzeczywiście, że działa i że chodzi o to, żeby to działało tak w takiej szerszej strukturze ogólnonatowskiej. Ja mam wrażenie, że te słowa generała Hodgesa, jak powiedziałam, nie miałam wczoraj okazji, ale mieliśmy z nim okazję rozmawiać chociażby w trakcie na kogo. On przecież bardzo dobrze o polskich żołnierzach wypowiada się poza kamerami, poza mikrofonami, tak po prostu w takiej rozmowie. Mam wrażenie, że jest to naprawdę takie stosowne. Zatem to jest jeden z tych dowódców, którzy dobrze wiedzą, że żeby w ogóle móc mówić o wojsku, to trzeba je poznać. I rzeczywiście Hodges stara się być wszędzie tam, gdzie żołnierze ćwiczą. W czasie Anakondy rzeczywiście był we wszystkich miejscach, gdzie tylko epizody tego ćwiczenia się odbywały. Nie mam wrażenia, że to było robione tylko na zasadzie operacji PR-owej, bo rzeczywiście i po wyjściu kamer i dziennikarzy, natomiast jeszcze uzupełniając to, co Juliusz mówił a propos tego sprzętu, prawda, i mi się wydaje, że Amerykanie tworzą w tej chwili w Polsce dwie linie obrony, to znaczy ta pierwsza, bardziej wysunięta, bliżej potencjalnego zagrożenia, to ma być ten batalion wielonarodowy z dominacją amerykańską, współpracujący z 16. dywizją naszą, ale siły, że tak powiem, głównego rzutu rewelacyjnie wyposażone odwodu strategicznego, który rzeczywiście będzie miał o wiele większy potencjał uzbrojenia siły ognia i możliwości niż to, co będzie stacjonowało w Orzeszu, bo tam będzie, powiedzmy, lżejsza, zmechanizowana czy też zmotoryzowana piechota na strekera, na takich kołowych transporterach ofensywnych. Natomiast w zachodniej części kraju będzie stacjonował przynajmniej batalion, a pewnie więcej, po prostu wyposażony w najnowocześniejsze czołgi i bojowe wozy piechoty. Zresztą o tym mówiliśmy kilka razy w naszym studiu. Rozmawialiśmy
rozmawiając o tej ewentualnej przyszłej obecności wojsk sojuszniczych z nastawieniem Unii na Amerykanów, że właśnie tak to trzeba by było rozplanować, że nie można dawać tych najcięższych sił tak blisko potencjalnego zagrożenia, tylko się tam wydaje mi się, że to jest prawda, co Chorzec powiedział, że taka obecność amerykańska w Polsce rzeczywiście da do myślenia potencjalnemu przeciwnikowi. No dobrze, a bo mówimy o Polsce, no bo wiadomo, jesteśmy tutaj, więc to nas najbardziej interesuje, ale mamy też jeszcze państwa bałtyckie i tutaj mamy też komponenty, które będą wspierały tę wschodnią flankę. Niemcy będą odpowiadali, Jurku, poprawnie, żebym się nie pomyliła, że za Litwę, Wielka Brytania za Łotwę, dobrze pamiętam? Za Estonię. Kanada za Łotwę. To czy my już też wiemy Kanada i Polska coś, zresztą, bo Polska też się zadeklarowała, przecież na to. Czy my już coś więcej możemy powiedzieć? Mamy tam już SAT do tych deklaracji. No to jest cały czas z tego, co wiem, w kwestii organizacji i planowania. Jak zwykle Amerykanie mówią, że wchodzą nam trochę przed szereg, ale realnie po prostu działają najszybciej, zwłaszcza w sytuacji takiego lekkiego zamieszania i w sojuszu, i w Unii Europejskiej, kiedy się różne rzeczy przetasowują. Natomiast no jest to jakaś spójna koncepcja, przy której właśnie te siły międzynarodowe będą tworzyły tą pierwszą linię obrony, współpracując z tymi siłami zbrojnymi krajów bałtyckich, które no może nie są największe, ale w ostatnim czasie intensywnie inwestują i w przeszkolenie, i w nowoczesny sprzęt na miarę swoich możliwości, czyli budżetów niewielkich państw. No, ale to są ogromne inwestycje w artylerię, w bojowe wozy, w transportery kołowe i system obrony powietrznej w tej chwili, prawda? Znaczy, trzeba sobie powiedzieć, że Litwa wyrasta na wśród tych krajów bałtyckich i w ogóle w naszym regionie na lidera zbroi. Tak, znaczy inwestuje w rzeczy dość nowoczesne i widać, że są to rzeczy zaplanowane, bo to jest artyleria samobieżna, której tam nie było. To są dość ciężkie transportery opancerzone niemieckie, których no nie było. Tego typu sprzętu tam nie było. W tej chwili system obrony powietrznej NASAMS, co prawda z drugiej ręki, ale intensywnie zmodernizowany. Właściwie można by powiedzieć, że w kwestii obrony powietrznej Litwa za chwilę będzie w lepszej sytuacji od Polski, ale to jest też kwestia skali. Umówmy się, że Litwę troszkę łatwiej jest obronić mniejszą ilością sprzętu. Ale to jest dobry przykład. Litwa pokazuje, że jeżeli jest wola polityczna, to można, prawda? Również jeśli chodzi o zmiany strukturalne u siebie w armii, tak? Przywrócenie poboru na przykład, niezwykle kontrowersyjna zdawałoby się decyzja, a jednak została podjęta i wprowadzona. Zwiększenie wydatków obronne, zresztą to się dzieje w całym regionie. Estonia w tej chwili zwiększyła wydatki obronne do 2,2% PKB, prawda? Czyli też oczywiście musimy pamiętać o skali. To jest ułamek budżetu obronnego na przykład Polski. No, ale jednak idą te decyzje, na które naciskali. Jest to też proporcjonalne do możliwości państw. Zresztą w ogóle w naszej części Europy i okolicach się dużo dzieje. Szwecja wróciła do tematu poboru. Wreszcie po aneksji Krymu zaczęło się wreszcie coś dziać. Nie wiem, jak czy wy macie podobne wrażenie, że zwłaszcza te państwa, które są w miarę blisko potencjalnego źródła kryzysu, zaczynają dostrzegać te najważniejsze kwestie, o których Polska mówiła już od wielu, wielu lat, że trzeba jednak uważać cały czas na wschód tendencji. Ja myślę, że to jest troszkę inaczej. To znaczy odległość od granic Rosji jest proporcjonalna do angażowania w obronność sojuszu. To znaczy im państwo są dalej, tym mniej czują ten oddech gorący. Ale wracając troszkę do tego, co mówił generał Hodges, to podkreślał, że NATO nie jest sojuszem 28 państw, a nie sojuszem przeciwko jednemu przeciwnikowi.
Waszyngtonowi. To znaczy, jakby podkreślał, że zagrożenia dla NATO się pojawiają z różnych kierunków, nie tylko ze wschodniego. Mnie się to bardzo podobało również, że tą prezentację generała Hodgesa poprzedził taki kilkuminutowy filmik, w którym byli pokazani naprawdę wszyscy sojusznicy. U nas, jak mówi się o sukcesie szczytu NATO, no to jest te materiały z reguły są dosyć, powiedzmy, jednostronne, można tak powiedzieć. Tam podkreślany jest właśnie ten zbiorowy wysiłek krajów takich jak Niemcy, krajów takich jak właśnie Estonia, krajów takich jak Wielka Brytania. Nawet generał potem w swojej wypowiedzi mówił, że jednym z najwybitniejszych dowódców, ja w tej chwili zapomniałem nazwisko, jest grecki generał w NATO. Grecja, która praktycznie jest nieobecna tutaj na tym naszym teatrze, także widać, że jest dużym błędem. To nacisk na to, że jesteśmy stronger together, prawda? Razem. Tak się tworzy tą wspólną narrację i tutaj podkreślono tą obecność nie tylko w Polsce. To nie była informacja, że jesteśmy, na to jest w Polsce, ale jest też wielu innych, którzy tak naprawdę zaprezentowano tą wschodnią flankę sięgając aż po Gruzję. Mówicie o bardzo pozytywnych przesłaniach generała Hodgesa. A czy wy się nie martwicie, nie obawiacie się, jaki wpływ mogą mieć wybory w Stanach Zjednoczonych na te różne deklaracje? Bo tutaj wielu obserwatorów tamtej sceny politycznej dosyć takie niepokojące wypowiada stwierdzenia, zwłaszcza jeżeli do władzy dojdzie pan Donald Trump. Różnego rodzaju ten temat się pojawił, chociaż powiedzmy, że w postaci lekko humorystycznej, natomiast generał jako tak naprawdę... Generał uspokaja, że wszystko zależy od kongresu, tak? Generał tak naprawdę przypomina, że prezydent nie jest jednoosobowym zarządem Stanów Zjednoczonych i nie podejmuje decyzji samodzielnie i niezależnie od zdrowego rozsądku i administracji. Systemu całego. Tak, tylko że jakby prezydent stoi na czele państwa, które tworzy pewna struktura, pewien system, który się zapobiega wybrykom nierozsądnym pojedynczej osoby, niezależnie od tego, w którym miejscu tego systemu ta osoba jest. No, w związku z tym, z jednej strony trzeba powiedzieć, że generał tak naprawdę reprezentuje Stany Zjednoczone jako państwo. No dobrze, ale jeżeli na przykład Donald Trump zwycięży, to generał Hodges może już nie być generałem Hodgesem. Ale nie, bo jest kadencyjność i tam raczej nie ma mowy o takich, znaczy byłoby trudne do zmarszczenia. Wejdę w słowo, ale będę znowu nawiązywał do Pegaza i do pierwszej części rozmowy. To jest ta sytuacja, o której mówiliśmy, czyli że struktura zarządzająca w tym wypadku państwa jest niezależna od tego, kto jest na czele. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że o tym wspomniał, że to jest Commander in Chief, czyli głównodowodzący sił zbrojnych. To on wydaje rozkazy za pośrednictwem sekretarza obrony, ale to jemu bezpośrednio podlegają na przykład dowódcy na teatrach, prawda? Ci regionalni, również Saker w tej roli dowódcy sił europejskich Stanów Zjednoczonych. Więc Hodges jest tam, powiedzmy, w drugim stopniu podległości bezpośrednio pod prezydentem. I nie ma mowy w ogóle, żeby zakwestionować rozkaz wydany przez prezydenta. To by był po prostu błąd. Ale oczywiście jest tak, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest elementem całego systemu, najwyższym elementem tego systemu, ale jednak ten mechanizm, powiedzmy, równoważący, czasami blokujący, na pewno doradczy, prawda? Bo prezydent będzie miał niezwykle szeroką bazę czerpania wiedzy i opinii. Mechanizm kongresowy, prawda? Przecież niektóre nominacje muszą być zatwierdzone przez Senat Stanów Zjednoczonych. Także jest to system. To nie jest... decyzje podejmowane są nie może jednoosobowo, ale jednak w otoczeniu systemowym. A ten system, jak Julek słusznie zaznaczył, nie pozwala na podejmowanie radykalnych decyzji. Dobrze, Marko, bo ty, ja wiem, że się interesujesz generalnie tamtą sceną polityczną i różnymi informacjami, to ja bym cię prosiła jeszcze, tak już zbliżamy się powoli do końca naszej audycji, o kilka słów takiej refleksji,
refleksji czy komentarza do wizyty naszego ministra obrony w Stanach. Ta wizyta się chyba właśnie kończy albo zakończyła, pewnie są w drodze, bo to były dwa dni dosyć intensywnych spotkań, mam wrażenie. Jedno z takich zdań, które w agencjach wyczytałam ministra Antoniego Macierewicza, to było takie, że z tych wszystkich spotkań, które miał, to na pewno można wyciągnąć jeden wniosek, że Amerykanie są właśnie gotowi do tutaj do bycia. To jest stwierdzenie polityczne oczywiście i taki przekaz, no, który właśnie przed chwilą omawialiśmy. Także do tego bym zbytniej wagi nie przywiązywał. Niezwykle istotne jest było spotkanie Macierewicza z wiceadmirałem Seringiem, czyli szefem Agencji Obrony Antyrakietowej, bo to jest ta agencja, która odpowiada za przygotowanie między innymi bazy antyrakietowej systemu Aegis Ashore w Redzikowie pod Słupskiem w Polsce. Wiemy, że w tym roku rozpoczęła się formalnie budowa, zostały wbite łopaty. Ta baza ma osiągnąć gotowość na przełomie 2018 i 2019 roku, ale w tym roku zdarzy się coś niezwykle istotnego w związku z tą bazą, mianowicie MDA, czyli właśnie ta agencja wiceadmirała Seringa, zapowiedziała na jesień testy pocisku SM-3-2A. To jest pocisk o lepszych parametrach niż te, które są w Rumunii w podobnej bazie i on właśnie miałby być głównym uzbrojeniem tej bazy w Polsce. Jest to pocisk rozwijany przez Stany Zjednoczone i Japonię i tak naprawdę będzie najwyższym osiągnięciem powiedzmy tego piętra obrony przeciwrakietowej, którego właśnie elementem jest ta baza w Redzikowie. Panowie, chciałam jeszcze z wami omówić dosyć istotny temat obrony terytorialnej, ale oczywiście niestety mamy już niespełna minutę do końca naszej audycji, więc umówmy się na spotkanie, bo musimy się umówić na spotkanie następnym razem. Ja tylko może zapowiem, co się wydarzyło, bo to też się wydarzyło wieczorem na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Pojawił się wreszcie projekt, media, które interesują się tematami wojskowymi, czekały na ten projekt. Wytykały wręcz, właśnie, że go nie ma, a już został powołany przyszły dowódca nowego rodzaju wojsk. Oczywiście tyle, co mogę powiedzieć, to zostaną będzie coś w rodzaju terytorialnej służby wojskowej. To będzie rodzaj jakby służby. No i tak naprawdę chyba za tydzień będziemy rozkładać na czynniki pierwsze. Dziękuję wam bardzo za wizytę. Dziękuję. Poważne skutki uboczne, zarówno metaboliczne, jak i istnieje ograniczenie. Teraz MediaMarkt. 48-calowy telewizor Full HD Smart TV Sony Bravia. Wbudowany Wi-Fi za 2399 zł. Zobacz również najnowsze oferty na naszej stronie. MediaMarkt. Podobno w dzień dzisiejszy, żeby kupić mięso wieprzowe 10% taniej, musisz mieć jakąś specjalną kartę. A w Lidlu od czwartku do niedzieli bez żadnej karty dostaniesz minimum 12% rabatu na wszystkie świeże mięsa wieprzowe. Tak jest. W Lidlu co najmniej 12% rabatu na mięsa wieprzowe. Na przykład polędwiczka wieprzowa tylko 22,5 za kilogram. Bez karty i bez zawracania głowy. W Lidlu wszystkie świeże mięsa wieprzowe minimum 12% taniej. Lidl, drodzy dzieci, coś nowego. Poznaj idealne połączenie. Smartfon Huawei P9 Lite. Inteligentna opaska A1. Promocyjny zestaw dla aktywnych dostępny w wybranych salonach sprzedaży do wyczerpania zapasów. Szczegóły na huaweipolska.pl. Huawei. A także przez psychoedukację. Witamy w Westworld. Bez zasad, bez instrukcji. Wszystko stoi przed tobą otworem. Możesz być kimkolwiek zechcesz. HBO przedstawia. To nie plac zabaw. To cały świat. Wydaje mi się, że z tym światem jest coś nie tak. Anthony Hopkins w nowym serialu produkcji HBO. Westworld. Premiera w poniedziałek o 20.10 w HBO. Zawsze jesteś komuś potrzebny, w dzień i w nocy. Nie może ograniczać cię ból. Dlatego sięgnij po Opokan Med. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Zapomnij, myśl technologicznie. Kup iPhone 7 z największą mocą i najwydajniejszą baterią. Głośnikami stereo za 3349 zł lub 50 ratach. Tylko do 5 października. Saturna Technologia 2. Problem stanowi rehabilitacja zawodowa chorych psychicznie, gdzie polecane jest zachęcanie chorych do aktywności zawodowej, kontynuowania nauki.
Polskie Radio 24. Rozpruwacz kulturalny to program, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi zaglądać będę pod potrzebkę współczesnych problemów cywilizacyjnych. Poprzez kino, teatr, muzykę, książki i sztukę przebijemy się do najważniejszych spraw dzisiejszego świata. Rozpruwacz kulturalny. Zapraszam w każdą sobotę o 18.15. Kuba Moros. Gorszy przebieg wraz z zaburzeniami funkcjonowania. To tyle co w dzisiejszym programie. Na prośbę radiosłuchaczy Polskie Radio 24. Informacje dnia. Dziś protest pod tytułem Żarty się skończyły w sprawie zaostrzenia prawa dotyczącego aborcji. Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Powiemy też o miejscu, w którym prawdopodobnie po raz pierwszy padło pytanie Hamleta: być albo nie być. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Dziś protest pod tytułem Żarty się skończyły to demonstracja osób, które sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji. Kumulacją całej akcji będzie w poniedziałek demonstracja w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet, ale zanim to nastąpi, to dziś w niektórych miastach odbędą się demonstracje. W Warszawie o godzinie 13 przed Sejmem spotkają się kobiety, które sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa dotyczącego aborcji. Będzie to przedsmak przed Czarnym Poniedziałkiem. Oba wydarzenia są organizowane w ramach ogólnopolskiego strajku kobiet. To akcja, która została podjęta po słowach Krystyny Jandy, która wspomniała o proteście kobiet w Islandii w latach 70. W Polsce czarny protest jest skupiony na temacie aborcji, ponieważ w zeszłym tygodniu w Sejmie odrzucono obywatelski projekt ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne, a do dalszego procedowania przekazano projekt ustawy antyaborcyjnej, całkowicie zakazującej aborcji. Poza Trybunałem praca dydaktyczna tylko na jednym etacie, zakaz aktywności politycznej także po przejściu w stan spoczynku, publiczne oświadczenia majątkowe oraz sędziowanie po 70 roku życia po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza. To tylko niektóre zapisy projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który złożyli w Sejmie posłowie PiS. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przekonuje, że ustawa rozwiąże część problemów, które są przedmiotem sporu o Trybunał. W ostatnich miesiącach jest on szczególnie podgrzewany przez prezesa Trybunału, pana profesora Rzeplińskiego. Innego zdania jest Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. Prawo i Sprawiedliwość próbuje po raz kolejny rozpętać wojnę wokół Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Kolejna salwa wymierzona w stronę Trybunału Konstytucyjnego, w stronę prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Jakuba Kuleszą z klubu Kukiz15 zaniepokoił zapis o automatycznym przechodzeniu sędziego w stan spoczynku po 70. Tak się składa, że wśród obecnych sędziów jest czterech takich, którzy podpadają pod ten paragraf. Stan spoczynku może jednak otworzyć przed sędzią nawet bardzo krzywdy, jaśnia poseł Rudewski. Bo oni mogą zrzec się przecież tego statusu, zostać członkami partii politycznych i prowadzić aktywną działalność polityczną, gospodarczą czy inną. Projekt powstał w oparciu o rekomendacje Komisji Ekspertów powołanej przez marszałka Sejmu. Iwana Szczęsna, Polskie Radio. Korea Południowa ujawniła miejsce, w którym powstanie amerykański system obrony antyrakietowej. Przeciwko jego budowie po raz kolejny zaprotestowały Chiny, które uznają tarczę za zagrożenie dla bezpieczeństwa w Azji. Korea Południowa ogłosiła, że tarcza powstanie w południowo-zachodniej części kraju, na terenie, na którym obecnie znajduje się pole golfowe. Decyzja o lokalizacji jest ostateczna. Przeciwko niej zaprotestowały chińskie władze, które apelują do Korei Południowej o wycofanie się z pomysłu budowy tarczy na Półwyspie Koreańskim. Seul przekonuje, że system jest konieczny ze względu na wyraźnie rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej. Władze w Pekinie w jego budowie upatrują zaś zaburzenia równowagi sił i wzmocnienia amerykańskiej obecności w regionie. Chińskie władze uznały nawet, że budowa amerykańskiego systemu antyrakietowego w Korei Południowej stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Londynie na listę zabytków wpisano pozostałości po dwóch odkrytych właśnie teatrach szekspirowskich. W jednym z nich prawdopodobnie padło po raz pierwszy pytanie Hamleta: być albo nie być. Na fundamenty najstarszego z teatrów Londynu z przełomu XVI i XVII wieku natrafiono na ówczesnym przedmieściu Hackney za murami City. Teatr Kurtyna był pierwszym w Anglii budynkiem zaprojektowanym jako scena. Zbudowany w 1577 roku stanowił pierwowzór dla dalszych takich holistych konstrukcji z pruskiego muru z krytymi strzechą balkonami wokół otwartego dziedzińca i sceną z piętelkiem. W Kurtynie grywał Szekspir i wystawiano jego sztuki. Kiedy ją po 30 latach rozebrano, drewniane elementy trafiły na południowy brzeg.
jak tam jedzie do budowy najbardziej znanego ze wszystkich teatrów szekspirowskich pod globusem, wyglądał. Drugi odnaleziony ostatnio teatr to The Hope, czyli Nadzieja. Powstał w 1614 roku, ale już po trzech latach przestał wycenić sztuki i przerzucił się na inną rozrywkę ówczesnej Anglii, walki zwierząt. Oba teatry są dziś zupełnie niewidoczne, ukryte pod fundamentami późniejszych budynków, ale nie wolno na ich miejscu budować żadnych nowych gmachów. Utyskują na to inwestorzy, gdyż dawne przedmieście teatralne to dziś centralne dzielnice Londynu i pożądane prace budowy wieżowców dla Polskiego Radia Grzegorz i Renata Lopy. Dziś zagłożenie umiarkowane i duże, miejscami deszcz. Temperatura od 15 stopni na północnym zachodzie do 24 na południu. Słowem wszystko. Który zadecyduje o dalszych krokach. Sekretarz wezwał wszystkie zaangażowane strony do pełnej współpracy z Komisją Śledczą. Myśl technologicznie. Kup laptop Lenovo Yoga 500, procesor Intel Core i5, grafika 2 giga za 2889 zł lub 50 razach. Tylko do 5 października. Saturna technologia 2. Z pomocą 18 z nich spłynęło. Dlaczego warto kupować w Lidlu? Po prostu wchodzę, biorę spółki i jestem pewna, że to dobre. I wybór sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Oszczędzamy i pieniądze i czas. I już teraz w Lidlu jest zamielony wieprzowy wrzutki 6,599 za pół kilograma. Tylko 5,99. A parówki z wrzutkimi kok 2,99 za 240 gram. Parówki tylko 2,99. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni. 18-22 stopni w centrum do 23-24 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1400 hektopaskalów za pół ceny z okazji urodzin w Media Expert. Zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj z lot kasy. Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. No to pokażcie, co potrafi ta wasza nowa papuga. Proszę bardzo, gdzie znajdę telefon, internet i telewizję z gwarancją najniższej ceny? A gdzie jest do tego rabat na sprzęt AGD i RTV? To ja też was papuguję i wezmę smartną. Oferta, jakiej jeszcze nie było. Telefon, internet LTE Plus i telewizja za 76 zł, a do tego rabat 10% dla klientów smartdom na sprzęt AGD i RTV. Szczegóły na plus.pl, cyfrowy polsat.pl lub w punktach sprzedaży. Teraz MediaMarkt. Laptop Acer z ekranem Full HD.